Każde urządzenie do działania potrzebuje energii. Dla nas tym źródłem energii jest pożywienie. Ale żeby z kawałka mięsa, chleba czy jabłka wydobyć to, co potrzebne, to, co organizmowi jest potrzebne, musimy się nieźle napracować. I właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Odzyskiwanie energii, trawienie to skomplikowany proces, dlatego układ pokarmowy jest tak rozbudowany, a procesy, które w nim przebiegają, przypominają działanie potężnej fabryki chemicznej. Ten kombinat chemiczny można z grubsza podzielić na dwa oddziały. Pierwszy to przewód pokarmowy, czyli rura zbudowana z mięśni, naczyń krwionośnych i tkanki nabłonkowej, która w sumie mierzy tyle, co wysokość trzypiętrowego budynku, 9 metrów. Większość z tego, bo aż 6 metrów, przypada na jelito cienkie, w którym zachodzi główna część trawienia i wchłaniania substancji pokarmowych. Pomaga w tym drugi element układu pokarmowego, czyli gruczoły trawienne. Produkują one substancje, dzięki którym składniki jedzenia są rozbijane na coraz mniejsze cząstki. Dopiero wtedy nasz organizm może je wykorzystać do produkcji energii i budowy własnych tkanek. Proces trawienia rozpoczyna się już w jamie ustnej. Tu zachodzi mechaniczne rozdrabnianie pokarmu przy użyciu warg, języka i oczywiście zębów. Każdy ich rodzaj ma swoją funkcję i tak siekacze służą do odgryzania kawałków pożywienia, kły przytrzymują i rozrywają większe kęsy, zęby przedtrzonowe rozdrabniają, a trzonowe miażdżą jedzenie tak, aby powstało z niego coś przypominającego papkę. Rozdrabnianie pokarmu ułatwia nam ślina. W ciągu doby produkujemy jej ponad litr. Ślina nie tylko zwilża pokarm, ale zawiera też enzymy trawienne, czyli związki chemiczne odpowiedzialne za rozkładanie jedzenia na prostsze składniki. Gdy na przykład na śniadanie jemy kromkę chleba, zawarta w nim skrobia jest trawiona już w jamie ustnej przez enzym zwany amylazą. Wtedy czujemy taki lekko słodkawy smak. Tłuszczem z masła zajmuje się z kolei lipaza językowa, także występująca w ślinie. Warto pamiętać, że nocą produkcja śliny niemal ustaje. Wówczas przestaje ona spłukiwać z zębów bakterie, które zasiedlają naszą jamę ustną i mogą doprowadzić do próchnicy. Dlatego właśnie należy starannie myć zęby nie tylko przed snem, ale i po przebudzeniu. Z jamy ustnej rozdrobniony pokarm trafia do przełyku, rury mającej około 25 cm długości. Po 5 do 10 sekundach ląduje w żołądku. Tutaj działa nie tylko grawitacja, ale także mięśnie w ścianie przełyku, dlatego możemy coś połknąć nawet wtedy, gdy stoimy na głowie. Żołądek można porównać do worka, którego pojemność wynosi u dorosłej osoby około 1,5 litra, choć zdarzają się nawet żołądki 2,5-litrowe. Wpadający tu pokarm jest trawiony przez soki żołądkowe. W ciągu doby powstają ich aż 3 litry. Te soki to mieszanina enzymów i kwasu solnego. W takim środowisku giną niemal wszystkie bakterie, jakie znajdowały się w pożywieniu. Kwas nie uszkadza jednak samego żołądka, ponieważ jego ścianki są od wewnątrz pokryte grubą warstwą ochronnego śluzu. Przelewanie się płynów i gazów w żołądku, gdy jest pusty, jest źródłem dźwięków, które nazywamy burczeniem w brzuchu. Burczenie może też być odgłosem towarzyszącym pracy dalszej części układu pokarmowego, czyli jelita cienkiego. W żołądku wchłania się już część pokarmów, przede wszystkim cukry proste i alkohol. W zależności od tego, co zjedliśmy, pokarm może w nim spędzić od 30 minut aż do 8 godzin. Najdłużej przerabiane są tłuszcze. Częściowo strawiony pokarm trafia do lita cienkiego. Mierzy on od 3 do 6 metrów i układa się w luźne zwoje wewnątrz brzucha. Pierwsza jego część to dwunastnica. Tu trafiają soki trawienne produkowane przez wątrobę i trzustkę. Pod ich wpływem trawione są ostatecznie substancje takie jak cukry, białka i tłuszcze. To tutaj odbywa się wchłanianie, odbywa się na wewnętrznej powierzchni jelita cienkiego, która jest pofałdowana i pokryta wypustkami zwanymi kosmkami jelitowymi. Na każdym milimetrze kwadratowym jest ich około 30. Dodatkowo na każdym kosmku są jeszcze mikrokosmki. Dzięki temu struktura ściany jest bardzo taka puchata, przypomina trochę aksamit. Łączna powierzchnia
powierzchnia lita cienkiego u człowieka może sięgać 400 metrów kwadratowych. To niemal tyle, ile zajmuje boisko do koszykówki. Tak ogromna powierzchnia zapewnia szybkie wchłanianie składników odżywczych. Przez ściany jelita trafiają one do krwi, która następnie trafia do tzw. żyły wrotnej, dużego naczynia połączonego z wątrobą. Przez wątrobę wraz z krwią przechodzi praktycznie wszystko, co uzyskujemy ze strawionego pokarmu. Potrafi ona przetwarzać i magazynować cukry, tłuszcze i białka. Gromadzi także cenne witaminy i żelazo. Oczyszcza też nasz organizm z toksyn. Trzeba jednak pamiętać, że szkodzi jej nadmiar tłuszczów w diecie, alkohol, a nawet popularne leki przeciwbólowe czy przeciwzapalne dostępne bez recepty. To, co nie zostało wchłonięte w jelicie cienkim, przemieszcza się do jelita grubego. Na granicy między tymi dwoma rurami znajduje się tak zwana kątnica. Miejsce to jest o tyle ważne, szczególne, że to z niego uchodzi ślepo zakończony wyrostek robaczkowy. Kiedyś uważano, że jest zbędny, a nawet niebezpieczny. Jeśli w wyrostku dojdzie do stanu zapalnego i pęknięcia, zaczyna się groźne dla życia zapalenie otrzewnej. Dziś wiemy jednak, że w jego wnętrzu znajdują się bakterie korzystne dla działania naszego układu pokarmowego, a w jego ścianach komórki układu odpornościowego. Podobnie zmieniło się nasze myślenie o jelicie grubym. Kiedyś uważano, że zachodzi w nim tylko i wyłącznie wchłanianie wody zawartej w resztkach pokarmowych i formowanie tego, co będzie z organizmu jako bezużyteczne usunięte. Jednak znajduje się tam ogromna liczba bakterii, możliwe, że są i że jest ich nawet 100 bilionów. Są odpowiedzialne m.in. za syntezę niektórych witamin i ostateczne trawienie pokarmu. To tak zwana mikroflora jelitowa pozwala nam m.in. na uzyskiwanie dodatkowej energii z pożywienia. Prawdopodobnie więc ma znaczący wpływ na skłonność do nadwagi i otyłości. Jest nam niezbędna do życia. Zniszczenie bakterii jelitowych może prowadzić do groźnych chorób. Ale to nie wszystko. Bakterie ściśle współpracują z tak zwanym jelitowym układem nerwowym. To drugie co do wielkości po mózgu skupisko neuronów w naszym organizmie. Składa się ono z co najmniej 100 milionów komórek, które pozostają w regularnym i stałym kontakcie z mikrobami żyjącymi w jelicie. Mają też połączenie z mózgiem, głównie za pomocą nerwu błędnego. Gdyby sprawdzić, w jaką czynność u człowieka zaangażowanych jest najwięcej komórek nerwowych, można by powiedzieć, że w myślenie i trawienie. Nie ma jednak wątpliwości, że to, co dzieje się w jelitach, wpływa na działanie innych narządów i układów. Zaburzenia liczby i gatunków bakterii jelitowych mogą doprowadzić na przykład do problemów psychicznych. Substancje, których nie jesteśmy w stanie strawić, a także część bakterii zamieszkujących nasze jelita opuszcza w końcu organizm przez odbyt. Cała droga pokarmu od jamy ustnej do drugiego końca przewodu zajmuje zależnie od diety od 1 do 2 dni. Najwięcej czasu zajmuje nam przetworzenie pokarmów bogatych w błonnik, takich jak suszone owoce, płatki owsiane czy produkty pełnoziarniste. Warto je jednak jeść, ponieważ zawierają one także substancje niezbędne naszym bakteriom jelitowym. Ważne jest nie tylko co jemy, ale i kiedy to robimy. Nasz układ pokarmowy działa zgodnie z zegarem biologicznym organizmu. Jeśli posiłki pojawiają się o stałych porach, wszystko działa sprawnie. Gdy jednak zaczynamy niedojadać albo co gorsza podjadać, zaczyna się chaos. Szczególnie niekorzystne jest odwiedzanie kuchni nocą. U większości z nas układ pokarmowy wieczorem przechodzi w stan spoczynku. Wątroba przestaje zajmować się przetwarzaniem substancji odżywczych, a skupia się na usuwaniu toksyn. Jeśli zjemy bardzo późno obfity posiłek, jej praca zostanie zaburzona, a my możemy zacząć tyć. Jesteśmy bardziej narażeni na choroby. Nauka to lubię na Facebooku i YouTubie. Cykl Jak działa człowiek jest realizowany we współpracy z Łódzkim Uniwersytetem Medycznym.